Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu HZT. Wprowadzenie. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu, w skrócie HZT, jest pojęciem umownym, oznaczającym ilość tlenu pobranego z utleniacza do chemicznego utlenienia w środowisku kwaśnym obecnych w badanej próbce związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych, takich jak żelaziany, azotyny, azotany, siarczany i siarczki. Oznaczenie tych związków wykonać można metodą dwuchromianową, nadmanganianową oraz najprostszą i w ostatnim czasie najbardziej popularną metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem testów kuwetowych. Opis metody. Fiolki reakcyjne ustawić w statywie. Ilość fiolek powinna odpowiadać ilości wykonywanych pomiarów plus 1. W każdej serii należy przewidzieć jedną fiolkę przeznaczoną na tzw. próbę ślepą z wodą destylowaną, służącą do zerowania aparatu pomiarowego. Przed napełnieniem fiolek jej zawartość intensywnie wymieszać, następnie otworzyć fiolkę i wprowadzić pipetą 2 mm próby. Próbę szczelnie zamknąć i ponownie wymieszać. Mineralizacja. W badanej próbce mamy już utleniacz. Należy teraz w odpowiednich warunkach, czyli dobranej temperaturze i czasie, przeprowadzić proces rozkładu substancji organicznej, czyli mineralizację. Przygotowany zestaw próbek należy umieścić w mineralizatorze, zamknąć pokrywę i ustawić program. Mineralizacja przebiega w temperaturze 148 stopni Celsjusza przez okres 120 minut. Po zakończonym procesie następuje automatyczne chłodzenie, w trakcie którego należy wymieszać przereagowany materiał. Pomiar na spektrofotometrze. Doprowadzone do temperatury pokojowej próbki umieścić w statywie i tak przygotowane mogą oczekiwać na ostatni etap oznaczenia, czyli odczyt na spektrofotometrze. Fiolkę ze zmineralizowaną próbką wystarczy umieścić w celi pomiarowej. Na monitorze spektrofotometru pojawi się gotowy wynik, który odpowiada wartości HZT wyrażonej w miligramach tlenu na decymetr sześcienny, czyli ilości tlenu potrzebnego na rozłożenie substancji organicznej znajdującej się w 1 litrze naszej próby.